To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. Kamera GoPro oryginalna. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. GoPro, ramka multimedialna. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon Shure. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon Trust USB. Komputer drugi domowy. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon wbudowany w laptop MacBook Pro. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon, komórka Xiaomi Mi Note 10 Lite. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. Saramonic, urządzenie centralne. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. Saramonic, mikrofon krawatowy. Dzień dobry, serdecznie witam. Może mnie nie widać, tu jestem. Mówię do Was, ponieważ przeprowadzam w tym momencie test nowego sprzętu audio, który mam. No, ciężko mi było to wszystko uruchomić, ale chyba się udało. Mam nadzieję, że od początku było mnie słychać. Będę Wam pokazywał, jak mniej więcej to działa, jakie są zakłócenia i porównamy sobie to też z innymi sprzętami, które posiadam, czyli z bezpośrednim mikrofonem z GoPro, z ramką, mikrofonie GoPro i tak dalej. To jest przez mikrofon, ale do tego mamy też taki nadajniczek. Jak odepnę mikrofon, to teraz dźwięk jest słyszalny bezpośrednio z tego urządzenia. Być może wiatr w tym momencie troszkę przeszkadza nam w tym nagraniu, ale co zrobić? Odpiąłem teraz w ogóle to urządzenie i mówię do Was poprzez mikrofon GoPro. Także taka jest różnica w jakości. Teraz zrobimy nagranie moim najlepszym mikrofonem, Shure. Taka jest mniej więcej różnica głosu. Teraz to widzimy. Oczywiście nagramy też sobie szum ciszy. Dobrze. Ostatnim nagraniem jest nagranie przez mikrofon w laptopie. Tak to wygląda, tak to brzmi. Tak to wygląda, tak to brzmi. Pozwolę sobie na chwilkę ciszy. Myślę, że eksperyment się powiódł i możemy to porównać. Ostatnie nagranie przez fabrycznie wbudowany mikrofon w GoPro. Tak to mniej więcej wygląda. Poprosimy o ciszę. Kolejny test, tym razem test telefonu komórkowego. Jak nim nagrywam coś. Cisza. Mam nadzieję, że ten dźwięk jest też odpowiednio dobry i będzie mógł być porównywalny z innymi dźwiękami. Jest to jakiś tam fajny sprzęcik. Fajny, ponieważ dobrze mi nagrywa to, co mówię do Państwa. Mój najlepszy mikrofon to jest ten Shure. Nagrywam nim za każdym razem ekrany. Jeżeli mówię coś do Państwa i widzicie ekran, to jest nagrywane prawdopodobnie na tym mikrofonie lub troszkę gorszym, tym, którym używam przy innym komputerze. Ale wywiady, rozmowy będę chciał prowadzić przy pomocy już takiego sprzętu. Tak to wygląda. To jest odbiornik. Tu mam nadajniki. I do tych nadajników mogę podpiąć mikrofony krawatowe. Mam też futerka, czyli te zdechłe koty, gdyby mi bardzo szumiało. I co najciekawsze, całość mogę zapakować do takiego pudełeczka. To pudełko jest od razu ładowarką, także ładuje nam dwa nadajniki, jeden odbiornik. Zobaczymy ramka multimedialna. To, co używam też przy GoPro. Mam mikrofon dwukierunkowy. Mogę w menu wybrać, czy chcę mieć mikrofon działający z przodu, jeżeli mam rozmówcę, czy mikrofon działający z tyłu, jeżeli ja chciałbym coś pokazywać Państwu, co i mówić o tym, co nagrywam.
Także tak mniej więcej to wszystko wygląda. Powiedzcie mi proszę, który z mikrofonów Wam się najbardziej podobał, który z głosów. Ten test robiłem sam dla siebie, ponieważ byłem bardzo ciekawy, które dźwięki, które jakość nagrania jest najlepsza, tak żeby potem móc już świadomie wybierać najlepsze mikrofony. Ja osobiście się bardzo zdziwiłem jakością nagrania z Maca, mikrofonu fabrycznego w laptopie. A jeżeli chodzi o GoPro, troszkę zawiedziony jestem, ale przy pewnej obróbce pewnie uda się to wszystko ładnie naprawić i poprawić. Także napiszcie proszę, który mikrofon według Was jest najlepszy. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. Kamera GoPro oryginalna. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. GoPro, ramka multimedialna. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon Shure. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon Trust USB, komputer drugi domowy. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon wbudowany w laptop MacBook Pro. To jest nagranie bez żadnej obróbki dźwięku. Mikrofon komórka Xiaomi Mi Note 10 Lite. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. Saramonic, urządzenie centralne. To nagranie jest bez żadnej obróbki dźwięku. Saramonic, mikrofon krawatowy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Myślę, że taki test się Państwu też spodobał. Przypominam, że na tym kanale również mam testy różnych urządzeń. Ostatnio jak zrobiłem test urządzenia do gazowania wody, no to okazało się, że prowadzę niezdrowy tryb życia. Mam nadzieję, że test mikrofonów nie spowoduje aż takiego hajtu na moją osobę. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.